Żuczek to robot do jazdy przez labirynty. Ma 4 przełączniki, 2 silniczki, oczy z diod, dużo elementów. U dołu baterie. Moja pierwsza myśl była taka. Jak te wszystkie rzeczy, te metalowe części mają zmienić się w robota? Podobały mi się te wszystkie zadania. Nauczyłem się projektować obwód. Lepiej niż z podręcznika. To było frustrujące. Ale jak mówi Karl, w życiu tak już jest. Bałam się, że zrobię swojego robota najwolniej z całej klasy. Ale potem trochę przyspieszyłam. Will mi pomaga. On już kiedyś budował roboty. Dowiedziałem się, jak, kiedy czujniki czegoś dotykają, zmienia się kierunek przepływu prądu i robot jedzie do tyłu. Prąd z baterii płynie do silniczka. Kiedy jeden przełącznik zostaje dotknięty, zmienia się kierunek przepływu prądu. Wirnik obraca się w drugą stronę i robot skręca. To trudniejsze w budowie niż się wydaje, ale nie jest aż tak jak z chodzącym, mówiącym robotem. Jest wesoło i dużo można pozmieniać. Kiedy spojrzałem w instrukcję, nie wszystko mi pasowało. Nie podobało mi się, że te 2 diody mają oddzielne przełączniki. Postanowiłem zrobić tak, żeby włączały się przy każdym uderzeniu. Labirynt Zagłady to duża instalacja, olbrzymia. Żuczek jest tak zrobiony, że kiedy uderzy w ściankę, skręci. Udało się. Zwalnia. Kiedy mój brat zobaczy żuczka, powie, że to najfajniejsza rzecz na świecie. Ucieszy się, że zrobiłam takiego robota.